Maria Okońska, wspomnienie z powstania warszawskiego. Problemy. Usiedliśmy przy oknie bez szyb i rozmawialiśmy w najlepsze, jak gdyby nie było powstania. Dwóch powstańców, trzy panienki, rozmowa bardzo serdeczna i miła, pełna humoru i dowcipu. Nagle nadleciały samoloty. Nie umiem powiedzieć jakie, bo były bardzo różne. Nieraz zrzucały bomby burzące, a zaraz potem zapalające. Czasami wzniecały tylko pożar, który gasiło się piaskiem przygotowanym w workach. Były też inne pociski artyleryjskie, tak zwane krowy lub szafy, które paliły wszystko. Sztukasy latały nisko i cięły z karabinów maszynowych. Gdy zaczął się ten nalot, troszkę się speszyłyśmy, a Leon z miną proroka, kładąc dłoń na mojej ręce, powiedział: Marysiu, to jest nieładnie. Dzieci Królestwa Bożego nie mają potrzeby się bać. Pomyślałam sobie w duchu: wariat. Jak najszybciej przerwałyśmy jedzenie, zostawiłyśmy nasze ciastka i poleciałyśmy do schronu. W kilka dni potem te same słowa powtórzył mi Andrzej. Właśnie ucięłam sobie z nim rozmówkę na dziedzińcu przed kaplicą na Moniuszki, na otwartej przestrzeni. Rozmawialiśmy na temat naszego powołania, a także czy Andrzej ma powołanie kapłańskie. Ponadto, jakich jeszcze sposobów używać, aby budzić wiarę i ufność w Matkę Najświętszą. Wtedy zaczęło się straszne bombardowanie, nadleciały bombowce i sztukasy. Wydawało się, że wszystko się wali. Leciały szyby i gruz. Ogromne wyrwy porobiły się w ścianach. Niektóre samoloty zniżały się i strzelały z karabinów maszynowych. Jeden tak się przechylił, że widziałam pilota. Byłam pewna, że do nas strzeli. Przerażona zawołałam: Andrzej, uciekajmy do schronu. A on zapytał: Marysiu, czy ty się boisz? Oczywiście, odpowiedziałam. Złapałam Andrzeja za rękę i siłą go wepchnęłam do schronu, dziwiąc się, że w ogóle jeszcze żyjemy. A on mówi: zawiodłem się na tobie. Miałem szaloną wiarę w ciebie, wierzyłem, że tak niskie uczucia ciebie nie ogarniają. I oto Marysia, tak samo jak wszyscy ludzie, zwyczajnie się boi.